wydajecie się, że nie interesuje cię polityka. Uważasz, że na przykład to wszystko, co się dzieje dookoła sądów w tej chwili, to ciebie nie dotyczy, bo ty jesteś porządnym człowiekiem. Nie spodziewasz się nigdy, żebyś kiedykolwiek mógł stanąć przed sądem. Płacisz podatki, nie płacisz mandatów, bo ich nie dostajesz. Jesteś bardzo spokojnym obywatelem, ale masz psa i ten pies jest bardzo spokojny, tak jak ty. To jest jakiś duży, kudłaty owczarek, który uwielbia dzieci, który jest łagodny jak baranek, który nikomu krzywdy nigdy nie zrobił. Niestety twój sąsiad ma innego psa, który jest małym pinczerem, jest zajadły, nie znosi tego dużego, bo psy tak jak ludzie. Mali nie znoszą dużych, mądrzy, głupi nie znoszą mądrych i tak dalej. I ten pinczerek atakuje bez przerwy tego biednego owczarka, który się opędza. Mógłby go jednym kłapnięciem załatwić, ale żal mu tej istotki głupiej. No ale dochodzi do tragedii, dochodzi do jakiegoś strasznego starcia, po którym są ofiary, a co gorsze, cała rodzina właścicieli tego pinczerka występuje przeciwko tobie. I w końcu jesteś zmuszony do oddania sprawy do sądu, do rozstrzygnięcia tego przez sąd, tego z pozoru bardzo drobnego incydentu. No i wtedy się dowiadujesz, że sędzia rozpatrzył twoją sprawę, popatrzył przede wszystkim na twoje akta, na akta twojego sąsiada i spostrzegł, że ten twój sąsiad jest wyborcą partii, która mu dała posadę. To co ty myślisz, że on stanie po twojej stronie? I właśnie po to są niezależne sądy. I właśnie po to trzeba o nie walczyć. Thank you.